Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro Season of Ice. A na początek synchronizacja, więc dół, góra. Dobra. Dzisiejsze zadanie na dziś, to w Hub Worldzie znaleźć wszystkie te dynie. 10 ich jest bodajże, co nie? Mi się chyba wydaje. Bo w poprzednim odcinku nie znaleźliśmy, jak to się okazało. Włączę sobie Atlas i tak, nie znaleźliśmy. I chciałbym je znaleźć, żeby mieć 100% już hub world tak na 100%. Żeby później nie było do mnie żadnych zażaleń. I wreszcie sobie przyciszyłem emulator i jest po prostu bosko. Już mi uszy nie pękają od tego. Myk. Ile tu jest żyć w ogóle? Przy każdym wyjściu z poziomu mam praktycznie 2 czy tam 3 życia dodatkowe. Dynie, gdzie jesteście? Alergia jest ludzi okropna. A w szczególności na pyłki. No Hunter, Jezu, ja już to przechodziłem. Daj mi spokój święty. I co, nie, ja się teraz nie rage'uję, tylko po prostu tak mówię. I pewnie znowu pół godziny spędzimy w Hub Worldzie ze znalezieniem tylko tych dyni. I nie, tym razem nie będę hejtował na kamerę izometryczną, bo mi się już po prostu nie chce. Jestem zbyt zmęczony tą... Dobra. A może i... Nie, zaraz. Nie, to by było głupie. Nie dostaję żadnej wróżki. Więc o co chodzi? Zeszła będzie piąta dnia. Szósta. Nie, mi się wydaje. Czasem mogę się mylić. I znając życie, zapewne tak jest. O, wszystkie, okej. Siema. Rozwaliśmy Grace i wystuprocentowaliśmy Hub World. 3 minuty ledwie, okej. Więc jako już pierwszy poziom tam był pokazany. I źle poszedłem, nie do żadnej lawy, tylko jakiś Market Mesa. Tu jest. 12, o, serio. I to już jest hamowa. Pierwszy poziom muszę odblokować. Really? Zostawmy, mamy następne. Lava Prayer. Mermaid Coast. Okej, da się. Zaraz chwilę. Aha, dobra. Wydawało mi się przez chwilę, że Hubbard ma 6. Jak się dziwię, ale zaraz. No 6 i 6 to jest 12. Lava Prayer. Prerie lawowe, w sumie tak to chyba można przetłumaczyć. To nie. Gdzie są następne poziomy? Halo. Ach! Cholerne. W ogóle nie pamiętam, czy w tej grze są poziomy jakieś wodne. Jeśli tak, to ciekawe, jak one wyglądają. Spyro, you funny. Spyro! Cóż za zbieg okoliczności, że się widzimy znowu. To musi być przeznaczenie. Najwidoczniej poeci na haiku nie są aż tak bogaci, jak myślałem, jak słyszałem. Więc przyszedłem tutaj i zrobiłem interes z rajnokami.
płacą mi fortunę. Nie. Ogromny Rajnok płaci mi fortunę za to, by ten poziom był... wolny od smoków. Zastanawiając się nad tym, nigdy nie wspomniał nic o... kurde, nie wiem jak to... Dragonflies jest. Dragonfly to jest... ważka? I guess. Nie wspomniał nic o ważkach, bo to jest taka gra słów, no bo dragon i dragonfly. Ważka. Sądzę, że wpuszczenie ważki przez to nie spowodowało żadnej złej rzeczy, żadnej katastrofy. A już tym bardziej, jeśli mi zapłacisz, powiedzmy, małą sumkę. Dobra. Ach, Spyro. Z twojego serca do mojej kieszeni. Spędziłeś swój majątek bardzo dobrze, młody smoku. Ojej, już się stokował przez chwilę. Jej, mam tylko 200. Więc tak, to jest poziom Sparks. Tutaj są właśnie poziomy Sparks jak z... jak ze Spyro 3 i według mnie są lepiej wyanimowane. Znaczy, oczywiście w Spyro 3 nie było animacji, tylko były modele 3D, ale... No zobaczcie, to tak... No, nie fajnie wygląda. Faktem, że ten dźwięk jest okropny. Ale... No! Już, serio? Bo jak to się strzela? Tak. Ky. O, mogę jak w... Ojeny, i mogę tak też jeszcze robić. Dobra, no to jolo. Mogę tak do tyłu, mogę tak praktycznie cały czas robić. Demet! Osobiście sądzę, że chyba był większy FOV. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest FOV, to Field of View, pole widzenia, było większe w Spyro 3. No może mi się tylko wydawać. Nie! Myk, niszczyć, zabijać, plądrować, gwałcić, co? I tak, niszczymy mrowiska. No w sumie ważka, więc... Swoją drogą nie jestem pewien, co miał... Zaraz, czy te poziomy też mają na końcu bossa? Już nie pamiętam, dawno przechodziłem tę grę. Przechodziłem ją po to, żeby sprawdzić, czy mogę ją nadal przejść. A nie po to, żeby ją sobie tak dokładnie przypomnieć. Więc wiecie... Mam przypał pewnie. Nie, to nie wygląda dobrze. Nie. Jeszcze nie zginąłem. Fahrenheit. Tak, Fahrenheit. Temperatura inna niż Celsjusz. Znaczy, temperatura w innych krajach. No dobra, mam ten niebieski klucz. Co ja mogę z tym niebieskim kluczem? No mogę sobie tak przechodzić. No ale gdyby mnie nie blokowało, byłoby miło. Ale tu nie ma żadnego innego klucza. Halo? Halo, klucz? O, tu jest jeszcze niebieski jakieś. No! Oh no! Co to jest? Dobrze, że życie jakieś dostałem. To byłoby kruche. Dobra, mam czerwony kluczyk. O, nie jest to, że one się tak zapisują, a nie, że... Mam pokazane, że o, masz tylko jedno użycie kluczy czy coś.
No! Odrobinę mnie wkurzają, to chciałem. Zaraz! A, myśleliście, że zapomniałem. Oj, mam tarczę jakąś. Jedną, czyli chyba mogę jedno obrażenie gratis dostać? I guess. Jeden emulator się na chwilę, co? Ja, te emulatory Game Boy Advance są strasznie niestabilne, bo sam Game Boy Advance nie był dosyć stabilną konsolą. Znaczy, był stabilną i tak dalej, ale był bardzo skomplikowanej architektury. Co czasem, co bardzo było utrudnione do emulacji. Innymi przykładami takich konsol jest w sumie Dreamcast, Saturn i co tam jeszcze? I N64. To są najbardziej takie problematyczne konsole do emulowania, bo ich architektura jest bardzo dziwna. I dlatego Sonic Shuffle nie chce nagrywać z emulatora żadnego, bo poza tym u mnie emulator tego Dreamcast to chodzi po prostu jak no brzydko chodzi, tyle powiem. I wolałbym z oryginalnej konsoli to zrobić, a nie z jakiegoś z emulatora. O, to jest chyba boss. Ty małpo! O, ty jakieś... Znaczy, to nie jest małpa, ale dobra. No nie! Damn it! Damn! What? Aha, bo tu mam checkpointa, no tak. No nie, przez co się to odrazili, mam teraz małe zdrowie, nie! Szyszka! Napierdzielamy! Fuck! Jolo, omijam ich. Napierdzielamy przyciskami! Jakby nie miał, jakby nie było jutra. Tak powinno być. Patrzcie, kurde, to jest... A, fuck! Zablokowałem się. Fuck! Damn it. Damn. Nie wiem w sumie, co ta tarcza robiła. Nic mnie nie obroniła. Dawaj, boss się. Teraz mnie nie dostaniesz. Widzicie? Bo mądrym to trzeba być. Uratowaliśmy Angelę. Nice. I mamy 100% poziom. W tym momencie. Juhu. Bardzo fajnie. Lubię takie poziomy, które szybko się 100%uje. I teraz będziemy mieli poziom, który pewnie mi zajmie cały odcinek. Albo nawet dwa. Juhu! Ale tak, mamy to wyprezentowane? Ant Farm, tak! Ej, właśnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jest tylko sześć poziomów, nice. Stone Age Speedway, ej, jest już ten Speedway odblokowany, bym sobie poszedł na Speedway. To skoro takie króciutkie poziomy robimy, to ja bym sobie poszedł na Speedway. To jest Speedway?
Interfairy Home. Nie wiem, co to jest, przejście do innego hub worlda. A gdzie jest Speedway? O, życie to się przyda. A, nie straciłem żadnego życia wtedy? LOL, ej, to fajne jest. Speedway. Tu jest to market mesa całe, bo już odblokowane mam. Gdzie jest Speedway? Gdybym miał jakąś mapę, byłoby łatwiej. Jeny. Nie wiem po cholerę, była mapa w Spyro 1, w Spyro 2 i Spyro 3. A kiedy akurat jest potrzebna w takich grach, to jej nie ma. Why? Chociażby nawet w Atlasie mogłaby być opcja taka, że sobie po prostu spojrzę, jest minimapa. O, fajnie, tu muszę iść i mam wszystko. A nie kurde, że muszę sobie to iść i znaleźć. Nie wiem, no serio. Mapa w Spyro 2 i Spyro 3 to jest najgłupsza rzecz, jaka może być, bo to jest niepotrzebne po prostu. Bo tam widać wszystko jak na dłoni. Wiesz, co tego Speedwaya chyba nie ma. Albo jest do odblokowania, tylko jak się, wiecie, przejdzie albo coś. Wszystko. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Nie, nie chcę wrócić tam. Dobra, już wlazłem do tego. Ech, napiję się. Herbatki, jakby ktoś pytał. O ty draniu! Dzień dobry, Spyro. Powiedziałbym dzień dobry, Spyro. Ale żaden dzień... Ale żaden dzień nie będzie dobry, dopóki... te rajnoki są wokół. Zobaczyłbyś, co mógłbyś zrobić z tymi rajnokami? K. Say no more! Swoją drogą, niedawno został wypuszczony trailer do Sonic Mania. Co to jest? Aha. I szykuje się pogadanka. Jest i mam hype. Sonic Mania to będzie dobra gra. Sonic Forces też to będzie dobra gra. Soniki to dobre gry. Ale nie mówimy tutaj o Soniku, bo to jest Spyro. Tylko tak chciałem nadmienić, że ci, co nie followują mojego Facebooka, to taka informacja, że pogadanka z Mani się szykuje. Po prostu powiem, że się szykuję. Taki trochę teaser, że tak to nazwę. Więc wreszcie Mania dostanie swój własny odcinek pogadanek po tak długim czasie. Bo wszystko przez te Forces i tak dalej. Było trochę zagarnięte, to przyznam. Bo Forces były najważniejsze informacje, ale jak już nie chciałem robić tylko o tym gameplayu z Flying Battery Zone, więc po prostu będziemy robić tak od razu całą masę tego z Mani. Wszystko, co było do tej pory, znaczy nie wszystko, ale co do tej pory było wypuszczone, a nie omawiałem. Oj, mamy Laurinę. Siup. O, dzwon. Słaby ten dzwon. Śmiech szczery. Really? Damn it! Ogólnie według mnie głupie jest to, że te świeczki się resetują za każdym razem, kiedy umrzemy. Że ogólnie te rzeczy, które mamy zbierać w całym tym poziomie się, że tak to nazwę, włączają. Bo resetują się. O, tak będzie lepiej.
resetują się za każdym razem, kiedy tylko... umrzemy. Umarniemy. O, tak będzie lepiej. Umarniemy. To jest poprawna wersja. Nie słuchajcie w szkole. Coś mnie zaraz zabije za to. Nie słuchajcie w szkole. Umarniemy. To jest poprawna forma. Coś mnie na serio za to zabije. Przepraszam, rodzice. No co ty, Krójku, odpierdzielasz? Ty hejterze jeden. Widzicie, jaki hejter? Albo jedni z tacy... z takich upierdliwych widzów. Wiecie, jak to jest. Jak oglądacie jakichś youtuberów, to... nie wiecie, co jest upierdliwy widz. A już w szczególności, jak nagrywa jakieś gry multiplayer, to... co to jest upierdliwy widz, to każdy wie. W tym momencie. Wiecie, taki, co nic nie pozwala... robić kompletnie nagrywającemu. To jest właśnie taki, który chce zdobyć fame. Pokazać się kolegom w gimnazjum. Uuu, tutaj widzicie, przeszkodzę pikselowi. A, nie zdobyłem w końcu. Śmiesznie. Myk. Dobra, jest, już mi to raz powiesz. Fajny jest ten poziom, podoba mi się design. Taki fajny. Przypomina mi poziom Colossus z Spyro 2. A jak wiecie, Spyro 2 to jest jedna z moich ulubionych gier i jedna z moich... Zaraz, co? Nie przeczytałem. Później. Jak wiecie, Spyro 2 to jest moja ulubiona gra Spyro i jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Więc no to dobre. Plus dla Spyro Season of Ice. Sądzę, nie wiem, czemu mi to przypomina Colossus. O, któż to wrócił? Ten typ. Jego sprite'y są dziwne. No nie, damn it! Wiesz co? Ja może... najpierw zbiorę to wszystko, a później sobie polatam po te świeczki. Muszę wrócić po klucz. Gdzie to może być reszta? No nie wiem! Tu jest klucz. Dobra, więc... YOLO! Pamiętajcie, całe życie na YOLO. Lepiej, żebym po prostu od razu zdobył ten... dzbaneczek, garnuszek, whatever. Ten safe, o, safe to chyba lepsze słowo jest. Niż po prostu sobie tak szukać go potem. Tam też ominąłem jedną z tych świeczek. Potem na tym moście później pójdę. Teraz mi się nie chce. Pajek za mną idzie. Ale wy wiecie, że ja mogę was spokojnie zabić jednym płomieniem, co jest dziwne. To jest chyba na tym, co nie? No. I ten poziom prawdopodobnie jest moim ulubionym, bo widzę różnicę w tym, gdzie łażę i mniej więcej pamiętam, gdzie co jest. Więc ten poziom pokazuje, że można jednak zrobić coś dobrego z kamerą izometryczną, z dobrym level designem. Gdzie jesteś, Hamie? No był obok mnie, Hamie jeden. Dlaczego to nie działa? To działa. Tylko i troszeczkę inaczej. Damage.
Damn! To prawda, że każdy woli, jak mówię damn głosem Shadowa niż... No dlaczego? Dlaczego ty nie dostałeś? Damn it. Te kontrolki! I to, że nic nie widzę! Co jest przede mną? No! Chamie! Jak? Chamie! No co? On jest nieśmiertelny. Na... Fu, nieśmiertelny jest na... ogień, co? To już jest Hams. To nie powinno być w żadnej grze. Ktoś jest... Chamie! Ty i te twoje głupie level designy. W ogóle taka ciekawostka, że to jest ten sam dźwięk chyba co ze Spyro na PS1. W ogóle to jest głupie, że on ma jakąś określoną drogę, a ja muszę się zdać na swój po prostu refleks, który mam do dupy w Spyro. W Soniku jeszcze jakoś ujdzie, ale w Spyro mam do dupy refleks. No, tylko to, że nie ma żadnych cieni ani nic, no cholera, no... Ja bym to określić odległości. Myślę, że jestem dalej od tego, a tu nie. Dlatego wolę gry 3D od 2D. No w sensie kamery 2D izometrycznej. No kurde! Come and get some! No Chamie! Go, go, Power Rangers! No jak, kurde! Jeszcze to klipowanie sprite'ów, to jest po prostu okropne! Walić tam tego gościa. Po prostu walić go. Idę i robię sobie poziom, mam go w dupie. Zostawię go na koniec, bo już mamy pół godziny filmu. God damn it. Damn. Pick. Ah! Pick. Tu musi coś jeszcze być. Nie ma. Damn. Pick. Jest jeszcze? Cokolwiek? Żeby później nie było. No. Tu jest jeszcze jakiś. Ostatni może? Nie.
To sobie już poszukam tego. Bali się. A to się okazuje, że muszę porozmawiać z tą lamą i ona coś zrobi z nim. Tych! Ja się nie denerwuję. Ja jestem spokojnym i prostym człowiekiem. Ja się nie denerwuję. Ja się nie denerwuję, ja jestem spokojny. Jestem po prostu potulny jak baranek w tym momencie. Po prostu taki jestem spokojny. Jak baranek. Jak baranek, którego pali Spyro. Taki jestem spokojny. No, a myślicie, że taki spokojny nie jestem, a ja jestem. Co łyso? Pyk, pyk. Nie. Tam już byłem. No, podobno przejść się tam. Ha! Ale go zrobił. Najgorsze są te baletnice. Jest! Dzięki, Spyro! To będzie znacznie łatwiejsze, by... bez tych rajnoków. Jeden z nich... zostawił to kryształowe coś. Możesz to mieć, jeśli chcesz. Jej! Uratowaliśmy Alicję. Dobra. Nie chcę jeszcze wracać, a ty oczywiście mnie tele... No oczywiście, że mnie teleportowałeś, no po co? Ja tam miałem jeszcze misję do roboty. Przynajmniej się nie respią te rajnoki. Kogo uratowaliśmy? Liz! Siema, Liz. Mi się przypomniała Lisbeth z Saw. Tak. No mówisz, że ukradł mu jego jakąś super duper zaawansowaną figurkę. Nic mi nie pomoże. Thanks for nothing, mate! And now you. Oh shit. Dzięki, Spyro. Ej, to nie jest moja action figurka. Ten misiek mnie oszukał. To jakaś głupia zamrożona wróżka. Grayson. No, siema Grayson. A ja teraz się zastanawiam, gdzie jest ta ostatnia no. No. Ta ostatnia... jakiej to? Więc pomożemy mu. I got to see your rings have stopped the bus from ringing and now the town is in tempo. Could you ring the question correct or is it... Wait. On mówi, żebyśmy... Te dzwony, co przed chwilą miałem, musimy zadzwonić w odpowiednim rytmie. Więc tu... Tu... Tu.
Okej. Okay. Tylko błagam, że nie będę musiał się wracać całego tej... całej tej długości, tylko po to, żeby drugi raz tam zadzwonić, więc... Raz... Znaczy ping... Tak przynajmniej będę mógł poszukać więcej tych kryształów, które ominąłem. Bo oczywiście ominąłem jakieś. Jak zwykle zresztą. Plank. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. I to nie jest to proszę, że to nic... Żebym bardziej wolał, jakby coś było jednak. Zaraz, co to jest? Nic. To mi się trochę randomowy to wydawało. No dobra. Pong. Tak. Zrobię dla niego to zadanie. Mam dziwne wrażenie, że będę przy nim dużo razy ginął. La 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 la. Znam ten. Ping, pang, pong. Ping. Pang. Pong. Czyli muszę dwa razy się przelecieć. Świetnie. Ping. A do wspinaczki jest punk. Ping, pong, pong. Teraz znowu się tam wracamy. To już chyba trzy. Pilots, nie? Chyba tak. Jezu, się wstraszył. Ping, pong, pong. To są tego nie jest takie trudne do zapamiętania, tak by the way. Nie wiem, jakie wy melodie śpiewacie w tym swoim chórze. Nie, żebym oceniał, ale... No, dosyć proste. Biorąc pod uwagę melodię. Punk. Kurde, chciałem się jeszcze odwrócić i zapalić to. Spikes, co ty tam robiłaś? Co ty tam robiłeś? Sorry. Punk. Jej! Och, Spyro! To po prostu niesamowite! Chór śpiewa... Po prostu perfekcyjnie. Metronom... Proszę, weź ten metronom jako... dowód mojej wdzięczności. I uratowaliśmy Irenę. Tylko czekam, aż po prostu będzie jakaś Chrystyna albo Krystyna i będę mógł zrobić żart z Raymana trójki. To ty, Krystyna? Uwielbiam ten tekst, on jest po prostu niesamowity. Rayman trzyma takie dobre teksty po prostu. To ty, Krystyna? Ta aktorka jest po prostu niesamowita. Muszę wiedzieć, gdzie ona jeszcze zagrała. Chyba po tym odcinku sobie zobaczę, gdzie aktorka tej wróżki grała jeszcze.
aż się prosi, żeby gdzieś tu po prostu walnąć łbem i tyle by było. Gdzie może być jeszcze ta? Ta. No bo ja już nigdzie nie widzę żadnej... patrz. To nadal nie jest wszystko. Pyk. What? Houston? I think we have a problem here. Czego nie zapaliłem jeszcze? Aha, dobra, nie zapaliłem tej tutaj. Myk. Serio? Really? Uratowaliśmy Martę. No, what the? Okej. Więc wystuprocentowaliśmy poziom. 40 minut tylko. Thanks, mate. Dobra. Więc szybko teraz znaleźć wyjście, więc... W sumie wystuprocentowaliśmy 3 poziomy tak naprawdę. Że Hub World, tak w sumie mogę zaliczyć go jako wystuprocentowanie teraz zupełne. Ojej, z tymi rzeczami to będzie naprawdę problem. No, o, tym razem bardzo łatwo było znaleźć portal. Bardzo fajnie. Jestem za czymś takim. Jupi, ale leć, ale leć, ale leć. Łoja cię kręcę. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście następny odcinek będzie za 2 tygodnie. No i też zapraszam na pogadankę z Sonic Mani, która będzie, mam nadzieję, za bardzo niedługo. No i no cóż, no, na razie i cześć! Pa, pa! Control!